dwa rodzaje złudzeń optycznych. Jedno imituje głębie przestrzeni, prace, właściwie obiekty optyczne z wykorzystaniem luster weneckich i prace, które właściwie są quasi-halucynogenne, które powodują lekkie halucynacje, nieszkodliwe. Te prace z lustrami weneckimi są, można powiedzieć, jak słyszałem, depresyjne bardzo. Z drugiej strony też są atrakcyjne w sensie formalnym. Przyjemnie się pracuje przy tych obiektach.